Dzień dobry Wam wszystkim. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy środę i jak zawsze rano staram się wylosować dla Was i dla mnie karty opiekuńcze. Zobaczymy, co dzisiaj nam powiedzą. A więc dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, niech zaistnieje odrobina magii. Przetasujemy karty. Pierwsza karta to wsłuchiwanie się. Osiągnięcia kolejna i marzenia. Karta wsłuchiwanie się. Tak, codziennie otacza nas mnóstwo rzeczy, wielu ludzi, mamy mnóstwo obowiązków i zadań i dobrze jest czasami wsłuchać się w szum codzienności, ale też wsłuchać się w nas samych. Oczywiście pomoże nam w tym pewna kontemplacja, pewna zaduma i wsłuchiwanie się w siebie przynosi efekty, które mają podpowiedzieć nam i mogą przydać się do działania i reagowania w takim codziennym życiu. Nie zapominajmy o wsłuchiwaniu się w nasze potrzeby, w nasze oczekiwania, w to, co możemy dać sobie, ale też i innym. Słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Tak, jest to działanie w zgodzie z własnym ja. Jeżeli działamy w zgodzie ze sobą, w porozumieniu ze sobą i w pewnej dozie zadowolenia z naszego działania, to jesteśmy w stanie więcej pomóc i ofiarować pozytywnej energii innym. Bardzo istotna karta. Osiągnięcia. To jest taka karta troszeczkę do chwalenia się, ale zdrowe chwalenie się jest jak najbardziej dobre. Chwalenie się własnymi osiągnięciami w zdrowym tego słowa znaczeniu buduje naszą pewność siebie, stymuluje do dalszej kreatywności, działania, reakcji, ubogaca nas, ale też i pokazuje nas i nasze możliwości czy osiągnięcia na zewnątrz, dzięki czemu przyczynia się do ogólnego rozwoju innych ludzi i działa na korzyść i z pożytkiem dla wielu. Goń za swoimi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd cię doprowadzą. Tak, to prawda. Goń za marzeniami. Marzenia budują naszą przyszłość. Pamiętajmy o tym. I trzecia karta. Karta marzenia. Już kiedyś mówiłem o tej karcie. Jest to karta, która jest jakby cząstką dziecka w nas. Marzenia nas ubogacają, relaksują. Kiedy marzymy, stajemy się szczęśliwsi.
wpadamy na nowe, wspaniałe pomysły, które być może się zrealizują, ale marzenia też i dają nam takie poczucie spełnionego dziecka. A szczęśliwe dziecko w nas to szczęśliwy człowiek na zewnątrz. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Tak, to prawda. I nie zawsze jest to kochająca babcia czy rodzic. Czasami nasze marzenia spełniają się od tak, sprawiając nam olbrzymią przyjemność. Myślę, że warto jest marzyć. Cóż, tyle karty na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę miłego dnia, miłej środy. Jesteśmy w połowie tygodnia, coraz bliżej święta. I powolutku przygotowujemy się do jednego z piękniejszych okresów w roku. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję. Życzę dobrego dnia i dziękuję, że jesteście ze mną. Wszystkiego dobrego.